Szanowni Państwo, szczególny czas, przeddzień Święta Zmarłych i zła wiadomość dla milionów Polaków. Inflacja w Polsce ponownie wzrosła, sięga już 17,9% i jest najwyższa od 25 lat. Inflacja w Polsce nie ma litości i nie bierze jeńców. Dotyka każdego. Dotyka każdego, szczególnie, że ceny poszybowały o 80-90% na takim koszyku. Poszybowały ceny produktów spożywczych tak daleko, że można śmiało powiedzieć, inflacja nie ma sufitu. Nie ma sufitu i to jest zła wiadomość, bo wszystkie prognozy i rządzących, i prezesa Narodowego Banku Polskiego się nie sprawdziły. Ludziom żyje się gorzej, a Prawo i Sprawiedliwość odwróciło się od polskiej rodziny plecami. Inflacja w Polsce jest jak lawina. Cały czas i coraz mocniej nabiera tempa, ale tą lawinę z premedytacją wywołali pan Morawiecki, pan Kaczyński i pan Glapiński. Ta trójka ludzi, którzy dzisiaj ma w rękach stery polskiej gospodarki. Ani o nią nie dba, ani nie dba o polskiego obywatela. 31 października. Ludzie przed cmentarzami w poszukiwaniu kwiatów i zniczy na groby. A te zniczy i kwiaty droższe o 50, 60, 70% niż rok temu. To jest prawdziwy obraz inflacji. Te 18% w Polsce, gdybyśmy rozłożyli na najważniejsze produkty, które codziennie kupujemy, jest czymś, co nie miało miejsca w historii przez ostatnie dwa dziesięciolecia. Chodziliśmy dzisiaj tutaj w Warszawie przed Halą Mirowską i spotykaliśmy ludzi, którzy mówili wprost: odmawiamy sobie kupienia produktów, które zawsze były w naszym koszyku. Nie kupujemy cytryn, bo za drogie. Nie stać nas na banany, bo kupujemy chleb. Kupujemy pół masła, a nie całe masło, bo za drogie. Twaróg to 40 albo 30 gram, a nie kilogram jak wcześniej. To jest obraz klęski gospodarczej obozu Prawa i Sprawiedliwości. Drożyzna spowodowała, że ludzie przychodzą i wstydzą się, że ich koszyk wygląda tak jak jeszcze nigdy w historii. Ten koszyk do połowy pusty to jest obraz smuty i rozpaczy. A przed nami święta. A przed nami już za miesiąc wejdziemy w okres przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy w trudnym miejscu do gospodarki, a można by było z niego prosto wyjść. Prawo i Sprawiedliwość dopuszcza się ekonomicznej zdrady stanu, bo nie sięga po pieniądze z Funduszu Odbudowy, bo nie sięga po pieniądze z Unii Europejskiej. To są polskie pieniądze w Brukseli. To nie są brukselskie pieniądze. To są pieniądze, które można było wykorzystać dla inwestycji tutaj w Polsce i ten koszyk by był o połowę tańszy. Ludziom żyłoby się łatwiej, a portfele Polaków nie byłyby tak opustoszałe. To jest proste rozwiązanie. Lewica położyła w polskim parlamencie ustawy. Róbcie coś i działajcie. Wzywam premiera Morawieckiego i premiera Kaczyńskiego. Róbcie i działajcie, bo przez wasze zaniechania Polakom żyje się dużo gorzej. Szanowni Państwo, ten koszyk, 30 minut robiąc zakupy, kupiliśmy najbardziej potrzebne produkty. Masło, chleb, ser żółty, twaróg, jabłko, pomidory, cebulę, ziemniaki, włoszczyznę, kawałek szynki, można nawet powiedzieć kawałeczek. I ten koszyk kosztuje dzisiaj 169 zł. Dokładnie taki sam koszyk, z tymi samymi produktami. W tym samym miejscu zakupy robiliśmy 26 listopada, ale ubiegłego roku. Szanowni Państwo, rok temu zapłaciliśmy za te same produkty, w tym samym koszyku, 82 zł 70 groszy. Dzisiaj zapłaciliśmy ponad 100% więcej. I to jest efekt tej inflacji. To jest ta cholerna drożyzna, o której mówimy każdego miesiąca. To nie jest 17,9%. To jest ponad 100%. Bo tak na dobrą sprawę ten koszyk i te produkty, które są w tym koszyku, każdy, który jest tutaj na Hali Mirowskiej dzisiaj, każdy, który jest w Krakowie, w Sieradzu, w Pabianicach, takie produkty kupuje. I on wie, ile za to płaci.
on wie, ile za to płaci. I dzisiaj ludzie muszą kupować żywność, bo muszą jeść. Ale dylematy, które są w polskich domach, to czy kupić sobie jedzenie, czy wykupić receptę w aptece. Czy wykupić receptę w aptece, czy zapłacić ratę za kredyt hipoteczny. A może jedną miesiąc odpuścimy raty za kredyt, może dwa miesiące, bo trzeba zapłacić za ogrzewanie, trzeba zapłacić za prąd, trzeba zapłacić za wodę. To są efekty 7 lat rządów pana Jarosława Kaczyńskiego. I co najgorsze, i to jest najgorsze, że my tu pewnie przyjdziemy w grudniu, będziemy robić zakupy z tej samej listy i to już nie będzie 169 zł, tylko pewnie będzie ponad 200 zł. Dlatego, że Jarosław Kaczyński, pan Adam Glapiński totalnie i absolutnie lekceważą sobie pędzącą i rozpędzającą się drożyznę. Bo to nie jest wcale żaden szczyt inflacyjny, to nie jest żadna górka drożyzny, bo będzie jeszcze drożej. Będzie jeszcze drożej, dlatego że oni absolutnie nic nie robią. Tak jak powiedział pan poseł Gawkowski, 270 miliardów złotych jest na wyciągnięcie ręki. Te pieniądze powinny przyjść do Polski, one powinny w Polsce pracować, w polskich przedsiębiorcach, w polskich samorządach, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby zahamować tę drożyznę, żeby umocnić wartość złotego. Wtedy i my byśmy tego chcieli, i my byśmy sobie tego życzyli, i my to zrobimy, żeby ze 169 zł ta cena była niższa, albo żeby się zatrzymała. Ten koszyk, a tak naprawdę cena za ten koszyk produktów to jest hańba Jarosława Kaczyńskiego i Adama Glapińskiego, którzy są za to indywidualnie odpowiedzialni, bo nic nie robią, żeby ludziom żyło się lepiej. Koszyk przedstawiony przed chwilą przez posła Trelę to symbol polskiej drożyzny, bo wszyscy czujemy, że dane inflacyjne pokazywane przez GUS co miesiąc, które są coraz bardziej zatrważające, dalej pokazują tylko średnią, a odczuwamy w naszych kieszeniach dużo wyższy wzrost cen. I to zaczynają pokazywać dane, bo średnia inflacja to 17,9, ale żywność rośnie już w tempie szybszym niż 20%. Za energię płacimy już ponad 40% więcej niż rok temu. I musimy cały czas przypominać, że to nie są pierwsze miesiące, to nie jest początek inflacji. Dokładnie rok temu, kiedy przyszliśmy na zakupy w to samo miejsce, już wtedy mówiliśmy o alarmującej inflacji. Wtedy wynosiła 7%. A dzisiaj do tych 7% dodajemy kolejne 18%. Niestety te procenty atakują nasze kieszenie. I jest coś gorszego niż wysoka inflacja. To uporczywa inflacja. I zaczynamy w tej chwili stawiać czoła właśnie uporczywej inflacji. Wchodzimy w drugi rok szybko rosnących cen. I wchodzimy w drugi rok drożyzny. A prezes Adam Glapiński mówił nam jeszcze rok temu, że to już koniec. Później nam mówił, że to skończy się w czerwcu. Ostatnio mówił, że skończy się we wrześniu. Teraz już sam nie wie, kiedy to się skończy. I to jest zatrważające, kiedy ci, którzy są odpowiedzialni za polską politykę pieniężną, nie są w stanie nam pokazać prognoz lub nie chcą się przyznać, jak będzie w rzeczywistości. A rzeczywistość mówi wyraźnie, że to niestety nie jest koniec. Że prawdopodobnie w najbliższych kilku miesiącach dalej czeka nas podwyżka inflacji i drożyzna będzie jeszcze bardziej eksplodować nasze kieszenie. I to jest problem, na który rząd teraz nie odpowiada, bo następny budżet państwa nie jest taki, który ma walczyć z inflacją, bo kolejne konferencje Adama Glapińskiego, jak widzimy, nie są skuteczne. Dlatego mamy nadzieję, że nie tylko pieniądze z Unii Europejskiej, ale w końcu odpowiedzialna polityka doprowadzą do tego, że te ceny przestaną rosnąć w tak zawrotnym tempie. Na stole są rozwiązania. Zgłosiliśmy pakiet ustaw w tej sprawie, zgłosiliśmy pakiet Bezpieczna Rodzina. Wystarczy to podnieść i wyjść z tego zacietrzewienia politycznego i wspólnie ponad podziałami uchwalić to, co jest ważne. Ograniczyć inflację i wesprzeć tych, którzy dzisiaj zadają sobie pytanie, czy kupić kilo sera, czy tylko 20 deko. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Właśnie plan ratunkowy, jakbyście państwo mogli to streścić w takiej sytuacji, który powinien być wdrożony?
Z inflacją można walczyć, tylko trzeba powiedzieć wprost. Pieniądze z Unii Europejskiej natychmiast. Nie za miesiąc, nie za kwartał, nie za rok. Nie po wyborach, jak zaczął mówić pan Kaczyński, że jak wygrają wybory, to będą pieniądze z Unii Europejskiej. Te setki miliardów złotych, gdyby tutaj pracowały, to ci ludzie w hali Mirowskiej, bez względu czy tutaj sprzedają, czy kupują, żyło im się łatwiej. To nie jest bez powodu, że ceny kwiatów, które widzicie za nami, że ceny produktów spożywczych rosną. Pieniądze z Unii Europejskiej mogą pracować na rzecz polskiej gospodarki. Inflacja może się zacząć cofać. Te działania wystarczy podjąć jedną ustawą. Likwidacja tych barier dotyczących praworządności. Jedna ustawa Lewicy o likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I pieniądze w Polsce będą. I to nie za miesiące, ale za dni albo tygodnie. Więc tu nie trzeba wielkiego polskiego planu ratunkowego. Tu wystarczy rozsądek, którego dzisiaj Kaczyńskiemu, Morawieckiemu brakuje, bo mają kłótnie z Ziobro i to jest dla nich najważniejsze. W swoim obozie władzy się układać, gwarantować jakieś spółki na następne lata, prowadzić politykę betonowania pieniądza tam, gdzie rządzi PiS, a nie myślenia o tym, że trzeba ludziom, którzy przychodzą na zakupy, pomagać. A programy socjalne, kolejne świadczenia emerytalne, obniżki VAT, to byście zostawili czy zmienili? My przedstawiliśmy program, jak powinny być zreformowane polskie podatki. Progresywne, czyli takie, które dają szansę, że i najubożsi i klasa średnia żyje łatwiej i dostatniej, a najbogaci płacą więcej. To nie jest rewolucja, to jest rozsądek europejski, taki jak proponuje wiele państw europejskich. Wygrał wybory chociażby w Brazylii prezydent, który mówił właśnie o takiej polityce społeczno-socjalnej, jak my mówimy. To chodzi o to, żeby dostrzegać tą klasę średnią, która dzisiaj najwięcej traci, bo na inflacji, na drożyźnie tracą ludzie, którzy żyli w jakimś standardzie. Oni się dzisiaj boją o ten standard. Najbogatszy sobie poradzi. Ten, co zarabia 10-20 tysięcy miesięcznie, to on się nie będzie zastanawiał, czy cytryna jest o złotówkę droższa, czy tańsza. Ten, co zarabia 20 tysięcy, nie obchodzi go, czy kupi sobie włoszczyznę za 6,50 jak my dzisiaj, czy za 10, bo i tak będzie go stać na tą włoszczyznę. My mówimy do tych, których się o się nikt nie troszczy. O polską rodzinę, o klasę średnią, o tych, którzy są najubożsi. Jesteśmy po to wam, żeby wam pomagać, ale musicie odsunąć PiS od władzy. Z PiS-em nic nie poradzimy, bo oni patrzą na swoich, tam gdzie są spółeczki i dobre zarobki, a nie na wszystkich. Jak Lewica ocenia kontakt z polityką Orbana, który był przeciwny funduszom unijnym, raz o nie walczyć do Brukseli, a Zbigniew Ziobro mówi, że właściwie tych pieniędzy nie potrzebujemy i bez nich PiS da radę w dalszych rządach, gdyby nawet wygrał wybory, to tej kasy nie potrzebuje. Znaczy, można to spuentować bardzo krótko. Orban poszedł po rozum do głowy, a Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński tego rozumu dalej szukają i trochę bawią się w chowanego z własnym rozumem. Dlatego, że dzisiaj każdy, absolutnie każdy, czy jest z prawicy, czy jest z lewicy, czy jest z centrum, w dobie kryzysu wie, że dodatkowe pieniądze, które są bezzwrotnymi dotacjami albo nisko oprocentowanymi pożyczkami, dają impuls gospodarczy, umacniają rodzimą walutę, czyli w naszym przypadku polską złotówkę. I my to wiemy, ekonomiści to wiedzą, że gdyby poszedł sygnał do rynku, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są odblokowane, złotówka byłaby mocniejsza, tańsze byłoby euro, tańszy byłby dolar, ludzie mieliby poczucie, że inwestycje nie przyhamują, bo te pieniądze są dla samorządów, dla przedsiębiorców, dla obywateli, na tworzenie nowych albo podtrzymanie dotychczasowych miejsc pracy. To wie każdy. Tego nie wie Jarosław Kaczyński, tego nie wie Zbigniew Ziobro, bo oni uważają, zresztą oni to mówią, że my bez tych pieniędzy sobie poradzimy. No to myśmy dzisiaj udowodnili, jak wygląda radzenie się polskiego rządu bez tych pieniędzy. Droższy koszyk zakupowy rok do roku o ponad 100%. To jest efekt tej głupoty politycznej Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Ci ludzie sprowadzają nas na jakieś totalne manowce Unii Europejskiej. My do roku 2015 byliśmy wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pieniędzy unijnych. Po 2015 siedzimy w oślej ławce i dzisiaj ewidentnie jesteśmy już sami, bo nawet ten Viktor Orban, który jest symbolem dla Jarosława Kaczyńskiego, wie, że żadnym euro nie można gardzić, a Jarosław Kaczyński jeszcze tego nie wie. Zaliczkę 6 miliardów euro od Unii Europejskiej, natomiast z drugiej strony mówisz, że to zależy od ministra, który generalnie trzyma się kluczowe stanowiska. Czy państwa zdaniem głównie za brak tych środków odpowiada bezpośrednio pan Ziobro i pan Duda? Za brak środków w Polsce z funduszu odbudowy, a być może niedługo z pieniędzy z funduszy spójności, odpowiada przede wszystkim Jarosław Kaczyński i wtóruje mu pan Mateusz Morawiecki.
to premier półtora roku temu w Sejmie mówił, że potrzebujemy 2 miesięcy na pieniądze. 4 razy zmienił terminy, minęło 18 miesięcy, pieniędzy nie ma. My mieliśmy zaufanie, ograniczone, ale jednak zaufanie do rządu, który powinien patrzeć na Polskę nie jako mapę PiSu, tylko na tych, co głosują i na lewicę, i na prawicę, na wszystkich. Te pieniądze nie są dla barw politycznych, one są dla rozwoju Polski, one są dla Warszawy i Białegostoku, one są dla Bydgoszczy, ale i Legionowa, one są dla Otwocka, ale i dla Sieradza, one są dla Polski. Pan Mateusz Morawiecki ręka w rękę z panem Kaczyńskim wyhamowują nam szansę na szybszy rozwój, na wyjście z kryzysu, na mocniejszą złotówkę, na to, żeby Polakom żyło się łatwiej. My mówimy o czymś, co jest olbrzymie, ale tutaj chodzi o jedną ustawę. Delegacja Lewicy tydzień temu była w Parlamencie Europejskim. Na spotkaniu z komisarzami odpowiedzialnymi za te fundusze w Polsce dowiedzieliśmy się tego, co słyszymy od miesięcy. Jedna ustawa, jedno posiedzenie Sejmu i będą pieniądze. Ja nie wiem, czy to będzie 2 dni. Ja to nie wiem, czy to będzie tydzień, ale wiem, że jakbyśmy to zrobili w listopadzie, to w listopadzie będą pieniądze w Polsce. Jedna ustawa. PiS wielokrotnie w Sejmie uchwalał ustawy w ciągu godzin. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, dlaczego, oprócz kłamstw politycznych i wojny u szczytów władzy między Ziobrą a Kaczyńskim, nie ma tej ustawy. Gdyby była, w Polsce byłyby pieniądze natychmiast. Bardzo panu dziękuję, bardzo pan dobrze mówił. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Jeden z polityków Solidarnej Polski. Panowie taką wiedzę posiadają. Nie posiadam wiedzy, czy pan Ziobro na kogoś jakieś teczki wyciągnął, ale mogę panu powiedzieć tyle, co znam pana Ziobrę. Nie byłbym zdziwiony, że polityk, który postanowił podsłuchiwać i inwigilować swoją narzeczoną, wyciągnął teczki na innych polityków. Bo tylko polityk, który musi mieć pokręcone w głowie, jest w stanie na pół roku przed tym, że się zżeni swoją żoną, kazać ją inwigilować agencjom i służbom specjalnym. To chyba nie jest normalne. Patrzę tutaj na wielu z państwa. Kto z państwa kazał swoją narzeczoną inwigilować służbom specjalnym? Albo narzeczona. Jeśli atom będzie amerykański, a może i koreański, a jeśli Lewica by współrządziła, czy będzie kontynuować oba projekty? Lewica nie będzie przeszkadzała żadnym projektom, które mają dawać poczucie bezpieczeństwa energetycznego. My mamy swój program, stawiamy na OZE, mówimy, że to jest coś, co powinno być już w Polsce dawno rozbudowane. Wyhamował to pan Ziobro z panią Szydło, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdybyśmy wtedy nie wyhamowali, dzisiaj by były rachunki za prąd tańsze. Jesteśmy za tym, żeby budować małe reaktory atomowe. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, ale jesteśmy otwarci na rozmowę o wszystkich koncepcjach pod warunkiem, że to będzie konsultacja, a nie narzucane. Panowie, to jeszcze pytanie o zmianę ordynacji wyborczej na mieszaną, bo to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, PiS 15, zespół parlamentarny. Czy to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, po pierwsze chciałem zapytać. No, ja mam pewne wątpliwości, czy mamy do czynienia z czymś, co Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać, ale każda zmiana ordynacji mści się na tych, którzy tą ordynację chcą zmieniać. To jest zamach na demokrację w czystej postaci. Jeżeli Kaczyński za tym stoi, a mam nadzieję, że tak nie jest, to jest utrwalanie władzy PiS-u za wszelką cenę, sztuczkami różnego rodzaju, takimi grami przy zielonym stoliku, żeby zapewnić sobie większość polityczną po przyszłych wyborach. I dzisiaj, gdyby takie głosowanie było, Lewica na pewno będzie przeciwko jakimkolwiek zmianom w ordynacji, bo na ostatniej prostej przed wyborami, kiedy PiS jest w defensywie, kiedy wie, że przegra wybory, nie powinien zmieniać ordynacji, bo to jest po prostu oszustwo polityczne, oszustwo wyborcze. Dziękujemy bardzo.